Gość Radia Lublin. Jest godzina 8:15. Iwona Kosior, witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać dzisiaj o sytuacji epidemicznej, ale zanim przejdziemy do tematu, który nie schodzi z nagłówków od wielu, wielu miesięcy, czyli temat pandemii koronawirusa, najpierw temat pandemii, najpierw temat epidemii grypy i szczepień przeciwko grypie. Od wczoraj każdy dorosły, pełnoletni Polak może bezpłatnie zaszczepić się w jednym z 3000 punktów właśnie przeciwko grypie. Czy każdy powinien przyjąć taką szczepionkę? Uważam, że tak, dlatego że grypa nie jest zwykłą, łagodną chorobą, nie jest łagodnym przeziębieniem. Tutaj mogą nas dotknąć bardzo poważne powikłania, nie tylko ze strony układu oddechowego, ale także ze strony innych układów. Może dojść do zapalenia opon mózgowych, może pojawić się tak zwany syndrom Reya, który jest bardzo niebezpieczny, połączony z zaburzeniami pracy wątroby, zapalenia mięśni, zapalenia zatok, no i przede wszystkim zapalenia mięśnia sercowego. A należy wiedzieć, że wszystkie poinfekcyjne zapalenia mięśnia sercowego są bardzo poważne. Dlatego serdecznie polecam wszystkim tym z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, zaszczepienie się przeciwko grypie. W dalszym ciągu jest to bardzo dobry czas, aby to zrobić, ponieważ szczyt zachorowań grypy to jest koniec stycznia, nawet do marca, więc jest to bardzo dobry czas, podkreślam, na to, żeby skorzystać z tej możliwości otrzymania darmowej szczepionki. A czy jest to dobry czas również, jeśli chodzi o pandemię koronawirusa? Czy w jakimś stopniu szczepienie przeciwko grypie jest w stanie bardziej ochronić naszą odporność i uchronić nas także przed innymi patogenami? Czy to są jednak dwie różne kwestie? A kwestia szczepienia przeciwko grypie to jest jeszcze jakiegoś innego rodzaju mechanizm obronny. Jeśli tak, to jaki? Dlaczego akurat teraz powinniśmy się szczepić, wtedy kiedy jest też ten szczyt fali zachorowań na koronawirusa? Te dwa szczyty nakładają się na siebie, te dwie epidemie, dlatego że zwykle właśnie w miesiącach jesiennych, zimowo i wiosennych, wczesnej wiosny panuje grypa. Są to dwa zupełnie różne mikroorganizmy, dwie zupełnie różne szczepionki, a pamiętajmy o tym, że te dwa wirusy przenoszą się drogą oddechową, więc może dojść hipotetycznie do takiej sytuacji, że jedna osoba będzie zakażona obydwoma wirusami, a więc te objawy chorobowe się nałożą. A czy można zaszczepić się przeciwko grypie w tym samym czasie, co szczepienie przeciwko COVID-19? Oczywiście, te dwie szczepionki można przyjąć podczas tej samej wizyty w gabinecie szczepionkowym, jak również nie ma tutaj określonego interwału czasowego pomiędzy tymi szczepionkami. Można to zrobić na przykład dzień po dniu albo w odległości jednego tygodnia. Nie ma to znaczenia. Tak jak wynika z danych, jeśli chodzi o województwo lubelskie, w minionym tygodniu w naszym regionie stwierdzono prawie 2600 przypadków zachorowań na grypę. Jest to mniej niż w pierwszym i drugim tygodniu listopada, gdy chorowało ponad 3000 osób. W minionym tygodniu z powodu powikłań pogrypowych do szpitali w województwie lubelskim trafiły 3 osoby, a w Polsce hospitalizowano blisko 300 osób. Nie odnotowano żadnego zgonu. Te dane są rzeczywiście zgoła inne, jeśli chodzi na przykład o pandemię koronawirusa. Jeśli chodzi o, ponieważ te dane, które teraz przytoczyłam, dotyczą epidemii grypy w tym momencie, w tym sezonie. Jeśli chodzi o koronawirusa, te dane są zdecydowanie znacznie wyższe. 1577 nowych przypadków zakażenia koronawirusem minionej doby w województwie lubelskim. To są dane
na wczoraj. Zmarło 65 osób, z czego 17 nie miało chorób współistniejących. W Polsce prawie 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem wczoraj. W dalszym ciągu też bardzo wysoka liczba hospitalizacji w szpitalach. Cały czas zwiększane są liczby łóżek. Czy na podstawie tych wszystkich danych, o których słyszymy codziennie, jesteśmy w stanie tak naprawdę zmierzyć skalę pandemii koronawirusa i zaobserwować, jaka jest sytuacja w poszczególnych województwach? To, o co mi chodzi, to też nawiązanie do tego, że wielu specjalistów mówi, że odsetek dodatnich testów na koronawirusa w tym momencie wynosi 20, nawet do 40%, co oznacza, że tych testów jest za mało, jeśli chodzi o wiarygodne, miarodajne wyniki. Jaka może być tak naprawdę skala pandemii w tym momencie, na dzisiejszy dzień? Sama informacja mówiąca o tym, że ilość odsetek dodatnich testów wynosi około 20%, jest bardzo niepokojąca, dlatego że według danych rekomendacji WHO, aby móc powiedzieć o panowaniu nad epidemią, odsetek tych testów nie powinien przekraczać 5%. Powinno być stosowane szerokie testowanie, aby wyłapać jak największą liczbę osób zakażonych i ewentualnie, aby te osoby podlegały izolacji czy kwarantannie. Więc to jest taka, no nie jest to dobra informacja. Jeśli chodzi o liczbę zakażeń, może odniosę się tutaj do regionu lubelskiego, to tutaj współczynnik reprodukcji wirusa nieco spadł, bo on wynosił w takim najwyższym okresie około 1,3, 1,4, a w tej chwili jest 1,01, więc taki bardzo delikatny spadek się obserwuje. Natomiast liczba zakażeń utrzymuje się na stale wysokim poziomie, to jest w okolicach 1200-1300 osób. Natomiast mam wczorajsze dane, takie najświeższe prognozy, jeśli chodzi o postęp pandemii w naszym kraju, przekazane przez dwa ośrodki, które zajmują się prognozowaniem. Pierwszy to jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego w Warszawie i drugi to jest grupa MOKOS z Wrocławia. I otóż według obu tych grup szczyt zachorowań jeszcze przed nami w pierwszej połowie grudnia, ale to, co jest też niepokojące w mojej opinii, to to, że ten szczyt nie będzie trwał krótko, ale będzie rozciągnięty w czasie. I na przykład według centrum ICM ten szczyt zachorowań z największą liczbą dziennych zakażeń sięgającą nawet 25 tysięcy osób dziennie może trwać do 2 tygodni, a więc będzie to stanowiło szalenie wysokie obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. A czy zwiększanie liczby łóżek i zmiana zwykłych łóżek na covidowe wystarczy, żeby poradzić sobie z tym zbliżającym się szczytem, o którym pani mówi? No muszą być wdrażane jakieś rozwiązania, ale pamiętajmy o tym, że o ile łóżka, bazę łóżkową można zwiększyć, o tyle znacznie trudniej z lekarzami czy personelem szpitalnym, który będzie musiał być najprawdopodobniej oddelegowany z innych oddziałów. No tutaj nie zwiększymy ilości pracowników i pracowników opieki medycznej. To na pewno będzie się odbijało na innych pacjentach oczekujących na planowe zabiegi czy nagłych wypadków, które będą musiały być przyjęte. Będzie to z pewnością utrudnione, czego zresztą doświadczyliśmy w poprzedniej fali. Czy w dalszym ciągu szczepienie jest jedyną najskuteczniejszą metodą, jeśli chodzi o zatrzymanie skutków tych powracających fal pandemii koronawirusa? Tutaj też pytam w odniesieniu do danych, które pani przytoczyła i do prognoz, jeśli chodzi o szczyt tych zachorowań, które teraz mamy. Czy jeżeli teraz się zaszczepimy, to zdążymy jeszcze wpłynąć na ten szczyt? No, oczywiście należy się zaszczepić, ale pamiętajmy, że ochrona, która rozwija się po szczepieniu wymagającym dwóch dawek, to jest tak summa summarum cały okres wynosi około 5 tygodni, a więc widzimy, że możemy nie zdążyć jeszcze przed tym szczytem, chociaż nawet pierwsza dawka daje już jakiś poziom ochrony. I nawiązując do pani pytania, szczepienia są najistotniejszą metodą ochrony,
ale nie jedyną, dlatego że działa tutaj metoda tak zwanego sera szwajcarskiego, który jest dziurawy. Jeśli nałożymy kilka plastrów, to ten efekt jest skuteczniejszy, a w naszym przypadku te plastry to właśnie szczepionka, to właśnie noszenie maseczek, zachowanie dystansu i dbanie o higienę, o odkażanie rąk. Jeśli to wszystko razem będzie zastosowane, to mamy największe szanse zapanowania i zmniejszenie ryzyka zakażenia. Przypominam, naszym dzisiejszym gościem jest wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska. Bardzo serdecznie dziękujemy radiowym słuchaczom za uwagę. A za chwilę dalsza część rozmowy na stronie radiolublin.pl oraz na radiowym Facebooku. Czy ma pani pomysł na to, jak można przekonać do szczepień osoby wahające się, ponieważ wiemy, że zdecydowana większość tych osób, które się nie zaszczepiły, to raczej osoby, które boją podjąć się decyzję. To nie są osoby, które są skrajnymi przeciwnikami szczepień. Chodzi mi o osoby, które na przykład boją się długofalowych skutków szczepionek mRNA, które są nowością, jeśli chodzi o powszechne stosowanie i na przykład nie potrafią znaleźć rzetelnej odpowiedzi w gąszczu komunikatów, różnych teorii, artykułów naukowych, ale też i pseudonaukowych, gdzie pojawiają się takie informacje, na przykład dotyczące tego, że szczepionki mRNA mogą wpływać na płodność. Otóż rzeczywiście takiemu przeciętnemu poszukiwaczowi wiadomości jest trudno odnaleźć się w tym gąszczu informacji, zwłaszcza że bardzo uaktywnione są strony przeciwne szczepieniom, które bazują często na pseudonaukowych argumentach. Natomiast dla osoby, która nie zna się na tym, trudno jest weryfikować, co jest prawdziwe i co jest zgodne z nauką. Przede wszystkim takim właśnie argumentem często poruszanym jest brak wiedzy na temat długofalowych skutków szczepień. I teraz moje pytanie zawsze do takiej osoby brzmi, jakich to długofalowych skutków należy spodziewać się po szczepionce, która jest usuwana z organizmu w ciągu około tygodnia. W ciągu kilku dni zanika w organizmie, jest usuwany ten składnik kwasu nukleinowego, który dostaje się wraz z szczepionką do naszych komórek i właściwie nie pozostają żadne elementy szczepionki, które mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócać jakiekolwiek procesy w naszym organizmie. Ja bym raczej się tutaj obawiała długofalowych skutków COVID-19. Aniżeli szczepionki, dlatego że one w dalszym ciągu są badane i pojawiają się objawy tak zwane long COVID, które naprawdę mogą być bardzo uciążliwe i to jest cała grupa różnych objawów ze strony układu oddechowego, czujemy się zmęczeni, a wręcz nawet wycieńczeni, pojawiają się zaburzenia pracy serca, nerek i bardzo uciążliwe zaburzenia ze strony układu nerwowego i psychiki, depresje, zaburzenia koncentracji, pamięci. U kobiet jest to takie bardzo nasilone wypadanie włosów i te objawy, tak zwany long COVID, po-covidowe, mogą utrzymywać się nawet do roku. Lekarze nie wiedzą dokładnie, co może być przyczyną i jak temu zaradzić już tym objawom. Więc no, najlepszym sposobem jednak jest zaszczepienie. Zaś jeśli chodzi o płodność, proszę Państwa, no, najlepszym dowodem jest to, że kobiety się szczepią, zachodzą w ciążę, która przebiega prawidłowo, dzieci się rodzą w pełni zdrowe i dodatkowo otrzymują jeszcze w łonie matki przeciwciała, a później wraz z naturalnym pokarmem również przeciwciała, które chronią ich górne drogi oddechowe. Więc tutaj nie ma żadnych wskazówek ani dowodów na to, że w jakikolwiek sposób szczepionki wpływają na płodność. To są argumenty podsycane przez źródła antyszczepionkowe, nic więcej. A co jeszcze budzi pani niepokój, jeśli chodzi o ten przekaz wskazujący na to, że szczepienia przeciwko COVID-19 mogą być szkodliwe? Z jakimi jeszcze mitami spotyka się pani? Z takimi, które no, warto byłoby też rozjaśnić i zdementować?
No bardzo często pojawiają się też informacje odnośnie szczepień dzieci i nastolatków, że jest to grupa, która choruje rzadko, która choruje bardzo łagodnie i bezobjawowo, więc każdy, kto ma dostęp do internetu, może w prosty sposób zweryfikować te informacje, jako że coraz częściej pojawiają się wiadomości dotyczące bardzo niebezpiecznego, groźnego przebiegu COVID-19 u dzieci, łącznie ze zgonami. Poza tym dodatkowo dochodzą właśnie te objawy wydłużone COVID-19, a powiem, że long COVID pojawia się nie tylko u osób, które przechodzą ciężkie objawy tej choroby, ale nawet u takich, które tych objawów nie mają, więc to tak naprawdę jest loteria. Wróćmy teraz jeszcze do kwestii hospitalizacji i tego, z czym najbardziej mierzy się obecnie służba zdrowia. Co jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o leczenie osób, które już trafiły do szpitala? Jak rozwój choroby i wirusa wpływa na takie osoby? Więc w tej chwili dominują oczywiście osoby, które są niezaszczepione, a nawet są takie, które nielegalnie nabyły certyfikat i potwierdzenie zaszczepienia, i które dopiero pod respiratorem przyznają się, że się nie zaszczepiły i chciałyby to zrobić. No w tej chwili jest to szalenie utrudnione. Druga sprawa jest związana z takim szybkim przebiegiem choroby, bo przy wariancie Delta te objawy, i to ciężkie objawy, pojawiają się znacznie wcześniej i szybciej niż przy wariancie Delta. W związku z tym osoby zgłaszają się późno do lekarza, kiedy te objawy są już zaawansowane. Musimy pamiętać, że jak na razie nie mamy jakiegoś szerokiego asortymentu leków, które mogłyby przeciwdziałać tej chorobie. Te leki będą dopiero procedowane. Na przykład w tym momencie, to też jest świeża informacja z Europejskiej Agencji Leków, ma ona na tapecie, w cudzysłowie, rekomendacje dla leku doustnego molnupiravir. I to jest lek drogi, pięciodniowa kuracja, jedna tabletka dziennie, to jest koszt około $700, podczas gdy przeciętnie jedna dawka szczepionki to jest 100 zł. Więc no, jeśli tutaj rozważamy wszystkie skutki medyczne i pozamedyczne, ekonomiczne, to na pewno jest to kolejne potwierdzenie, że profilaktyka przede wszystkim, a później leczenie. A co jeśli chodzi o pomysły dotyczące powrotu do obostrzeń? Jak pani jako wirusolog zapatruje się na te kwestie? Czy polski rząd powinien rozważyć jakiegoś rodzaju dodatkowe restrykcje na ten najbliższy czas? No, ja jestem bardzo zdecydowany, mam bardzo zdecydowane stanowisko w tym względzie i od dawna mówiłam, że już wcześniej, dużo wcześniej powinny być podjęte jakieś działania, bo doskonale widzimy z krajów zachodnich, że to działa. Wprowadzone obostrzenia, a przede wszystkim egzekwowanie paszportu covidowego, którego u nas się nie jest egzekwowany, jednak zdecydowanie poprawia sytuację. I wczoraj widziałam taki wykres, diagram udostępniony przez Komisję Europejską, na którym po jednej stronie była wyszczepialność w poszczególnych państwach, a po prawej stronie zgony. I tutaj jak na dłoni widać, że te państwa, w których jest wysoki poziom wyszczepienia, tutaj ta liczba zgonów jest zdecydowanie mniejsza, a mimo wszystko te państwa wprowadziły dalsze obostrzenia. U nas tutaj, no ja nie dopatruję się jakichś powodów medycznych, widocznie są jeszcze pozamedyczne jakieś kwestie, które nie pozwalają na wprowadzenie tych obostrzeń, a ceną będą za to zgony, które już są bardzo wysokie, a będą jeszcze wyższe, ponieważ jesteśmy przed szczytem fali. Zgony są natomiast opóźnione o 2-3 tygodnie, więc no, prognozowane są bardzo, bardzo przykre i trudne święta Bożego Narodzenia z tego względu. Jak w takim razie, jeszcze raz na podsumowanie naszej rozmowy, co powinniśmy zrobić i o czym pamiętać, żeby jednak ten scenariusz nie spełnił się, bądź się spełnił tylko w jakimś stopniu, żeby te święta no, nie odbyły się pod, że tak powiem, w widmie tak wysokiej liczby zgonów, o której pani mówi.
To, co możemy zrobić na tę chwilę, to przede wszystkim zadbać nie tylko o siebie, ale dbać i o otaczające nas osoby z bliższego czy dalszego kontaktu, rodzina, osoby, z którymi pracujemy zawodowo, noszenie maseczek, dbanie o higienę, utrzymywanie dystansu, dlatego że na tę chwilę musimy zadbać sami o siebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, kłaniam się. Ja również dziękuję za uwagę. Iwona Kosior. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.